Dzisiaj będziemy jeść zdrowo. Czyli porządna sałatka. Jeszcze ogórek. Uwielbiam je. I do miski. Auć! Co to? Drzazga mi się wbiła. Ach, muszę ją wyciągnąć. To się chyba nie nada. Na pewno nie. Zły pomysł. Kieliszek? Musi tu coś być. Zapałki? Czemu nie? Kiedy wbije wam się drzazga, weźcie zapałkę i odpalcie ją. Podgrzejcie ogniem środek kieliszka. Kiedy zgaśnie, przyłóżcie kieliszek do zranionego miejsca. Widzicie, jak wyskoczyła? I nic nie bolało. Sorka, ale musimy się pożegnać. Od dzisiaj używam takiej deski. Cienka i bezpieczna. Ale szalony tydzień. Zasłużyłyśmy na wieczór z pizzą. Dobrze, że wzięłyśmy dużą. Popatrz na ten stopiony ser. Już się nie mogę doczekać. Nie pokroili tego zbyt dobrze. A! Chcę wziąć kawałek. Co za absurd. Mam pomysł. Jeszcze chwila i zacznę ją lizać. Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Hej, nie da się pokroić. Myślałam, że jest ostrzejszy. Trzeba mocno pociągnąć. Moja pizza! O nie! Nie chciałam posypki z karmy dla psów. Co za obrzydliwość. No chyba, że lubisz chrupać. Nie, na pewno tego nie zjem. Poczekaj chwilę. Myślisz o tym, co ja? Weźcie puszkę i zdejmijcie pokrywkę. Za pomocą wiertarki zróbcie dziurę w środku. Przyłóżcie metalową linijkę, wyrównajcie dziurki i połączcie obie części za pomocą śrubki. Przykręćcie ją ręcznie, aż będzie się mocno trzymać. Weźcie nakrętkę i zabezpieczcie śrubkę. Super! Co dalej? Właśnie stworzyliście nóż do pizzy. Teraz możemy pięknie pokroić. Lepiej niż w pizzerii. Szybko, bo robi się zimna. Pachnie cudownie. Warto było poczekać. O tak. Mistrzynie krojenia znów dały radę. Podczas gotowania łatwo odpłynąć. No tak, wciąż piekę. Ale chwila nieuwagi to katastrofa, szczególnie podczas miksowania. Co za moc! Niech się miksuje, a ja sprawdzę Insta. Uważaj, Lizzie! Ludzie, kryjcie się! Powinnaś była bardziej uważać. Och, prosto w twarz. Ale odrobina ciasta na buzi to teraz najmniejsze zmartwienie Lizzie. Niedobrze. Hej, wróciłam! W samą porę na niespodziankę. Miałaś z tym ciastem jakąś bójkę? Jak to się w ogóle stało? Lepiej weź prysznic, okej? Dałam jej jedno zadanie. O, zapomniałam o nich. A pomogą uratować sytuację. Te talerze zapobiegną rozpryskiwaniu. Zróbcie nożykiem takie dwa nacięcia. Dokładnie. Teraz weźcie dwie trzepaczki i włóżcie je do dziurek.
Gdy to zrobicie, włóżcie je z powrotem do miksera. W ten oto sposób unikniecie rozpryskiwania. Sprytne, prawda? O Boże, udało ci się! Wyglądają przepysznie! Może od teraz to ty będziesz pichciła? Smakują równie wspaniale! Nie ma to jak godzina spędzona na prostowaniu włosów, co Lana? Okej, gotowe. Teraz wyglądają idealnie. Wow, nie możesz się tak skradać, Adam! Bo to się zawsze źle kończy. Dopiero co się przebrałem, Lana. I co gorsza, miałem w kieszeni pieniądze. Całe mokre. I co mam teraz zrobić? Ups, sorka. Użyj prostownicy. Wierzcie lub nie, ale w takich sytuacjach ta niepozorna rzecz może was uratować. Weźcie banknot i przeciągnijcie go przez prostownicę. Wow, to działa! Fajne, co? To się nazywa wielozadaniowość. Muszę się w to zaopatrzyć. Widzicie? Jak nowe. A teraz wybaczcie, idę wydać moje skarby. Tylko się przebiorę. Hej, Adam! Mogę chipsa? Jejku, ale z ciebie sknera. Wezmę po cichu, bez pytania. Zaraz pożałuję, że się nie podzielił. Wow, ale szybko się kurczy. Ostrożnie. Teraz zwyczajnie odłożę, skąd wzięłam. Zaraz, gdzie moje chipsy? Coś tu nie gra. Głodny jestem. Hej, co tam? Cześć. Coś taki smutny. Ups, ktoś tu oblał test z zeszłego tygodnia. A tyle się uczyłem. Zaraz to naprawię. Daj. Pozbędziemy się tej oceny. Wiedzieliście, że można wymazać czerwony marker prostownicą? Lepiej, co? Jak myślisz? O, od razu mu się humor poprawił. Dobra z ciebie, koleżanka. Wow, fajny wąs, Adam. Podoba mu się ten portret. Wróciłem. Co ona tam chowa? Dziwne. Sam rozpakuję zakupy. Już mi ślinka cieknie. Mam nadzieję, że jest miejsce w lodówce. Ułożę tu z boku. Jeszcze ty. Wracać mi tu. Ej, dlaczego mi to robicie? No dalej. I co teraz? Podoba ci się, Adam? To niby ja. No, chyba nie. Patrzcie, ile tu rzeczy. Mogę gumkę na chwilę? Przyda mi się. Wystarczy podłożyć pod butelkę i już. Problem rozwiązany. Widzimy się później, bita śmietanko. Nie ma to jak powrót do domu po zakupach. Zwłaszcza z nową parą butów. Ale one są urocze. Trochę tu ciasno. No dalej. Szkoda, że nie mam szafki na buty. I co zrobisz? Ten wieszak będzie jak znalazł. Mam mega dobry pomysł. Weźcie wieszak i wygnijcie końce w ten sposób. Obróćcie i połóżcie na górę drugi. Przypnijcie trytytką
Zróbcie kilka i ustawcie obok siebie. Nowa para będzie w środku. Ale to ogarnęłam.